Wczoraj w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Placówkę w tym czasie mogli odwiedzić uczniowie szkół podstawowych z powiatu lubańskiego, ale nie tylko. Ci, którzy przyszli, poznali bogatą ofertę placówki. Jesteśmy placówką, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Młodzież wybiera naszą szkołę ze względu na to, że bardzo dobrze przygotowujemy uczniów do wejścia na trudny rynek pracy. Do pracy i studiów swoich podopiecznych szkoła przygotowuje w centrum praktyk znajdującym się na terenie placówki. Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach kształci w 4 kierunkach. To jest technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Oczywiście logistyka jest branżą, która się rozwija w naszym kraju bardzo dynamicznie, można powiedzieć, że bez względu nawet na obecną sytuację, gdzie oczywiście mamy taką dosyć kryzysową w gospodarce, logistyka rozwija się bez żadnych zakłóceń i myślę, że jest to zawód bardzo przyszłościowy. Informatyk to zawód bardzo dobrze płacany oczywiście, zawód, na którego zapotrzebowanie, jeśli chodzi o pracowników, będzie wciąż bardzo wysokie, zarówno na rynku pracy w Polsce, jak i za granicą. Szkoła ta przygotowuje nie tylko do zawodu, ale również przygotowujemy do studiów. Konkretne studia, Uniwersytet Przyrodniczy, może być każdy, akurat najbliższy Żywienie Człowieka Wrocław. Tutaj młodzież zdobywa wiedzę technologiczną, z technologii gastronomicznych. Bardzo jest fajnie wyposażona, no niektóre hotele nawet takich pracowni nie mają. Mamy bardzo dużo tutaj urządzeń, rzeczy, z którymi możemy pracować. Hotelarstwo to nie tylko składanie ręczników, jak niektórzy myślą, podawanie do stołu jedzenia. Ale też uczymy się gotować śniadania. Przykładowo ja w tamtym roku nauki nauczyłem się robić jajko po wiedeńsku, po benedyktyńsku i pancake'i. Przeprowadziliśmy krótką sondę z młodzieżą, która odwiedziła i zapoznała się z bogatą ofertą szkoły. Osoby, które nas oprowadzają, są bardzo miłe i robią wszystko dokładnie, przez co nie musimy mieć jakoś dużo pytań. Dowiadujemy się wszystkiego od razu i jesteśmy bardzo doinformowani. Myślę, że naprawdę można by było się dużo nauczyć, no bo jednak nie zawsze też jest tak, że te praktyki są przekonywujące, a tak jak teraz my jesteśmy tutaj od kilku godzin, to naprawdę dużo już sama się nauczyłam, gdzie ja nawet jeszcze tutaj nie chodzę. Co ciekawe, wspomniane praktyki uczniowie biedrzychowickiej szkoły odbywają poza granicami kraju, chociażby w Hiszpanii czy Włoszech. Dni otwarte odbędą się jeszcze jutro, 23 kwietnia, oraz 28 maja.